i nagonki antyniemieckiej, którą robi PiS od wielu miesięcy, bo to szkodzi Polsce, to szkodzi polskim interesom. I to, co pan poseł tu powiedział, jeżeli rzeczywiście chcielibyśmy na przykład większej obecności kapitału amerykańskiego, proszę bardzo, niech będzie, bo to rzeczywiście wzmacnia naszą obronność, ale na przykład znacząco wzmocniłoby naszą obronność, gdyby Polska już była w strefie euro. Z całą pewnością byłoby to wzmocnienie naszej obronności. No to myślę, że nie znajdzie pan tutaj sojusznika po stronie Artura Dziambora. Chciałbym pan zapytać, czy z pańskiego punktu widzenia chcę zapytać... Przepraszam, Artura, a myślę, że Artur Dziambor nie będzie przeciwny ani kapitału. Euro, ani, natomiast ani te inne rzeczy, czy pana zdaniem my wybiegamy przed szereg, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, taką militarną pomoc? Nie, my rzeczywiście mamy problem polegający na tym, ja historycznie przypomnę, tu panu posłowi, przepraszam, muszę, że Niemcy na początku to mieli po pierwsze nadzieję, że ta wojna się skończy w 3 dni. Po drugie, potem miesiącami utrzymywali tryb, że no jakoś to będzie, wróćmy do tego business as usual, bo no to właśnie, jest ten cel. Ale czy to się zmienia teraz pana zdaniem? Panie pośle, liczby nie kłamią. Macron. Niemcy Macron. Pomagają znacznie bardziej Ukrainie niż Polska. Niemcy są znacznie bogatsze niż Polska. Bzdura. Nie, to nie jest bzdura. Nie, no liczby bzdura. Nie kłamią. Liczba dostępna chyba tak. Macron nie, nie. Powiedział, że, tak. Że nie mogą zrobić niczego, co by Putin jakoś źle odczytał. Nie możemy podpadać Putinowi. To, że teraz... Francuzi, to, że teraz tak, Francuzi z swoją białą flagą. To, że teraz nagle Niemcy i Francja się troszkę lekko ogarnęły i zaczęły wreszcie rozumieć, że już nie wrócimy do tego, co było. Że Baltic Pipe już nie będzie... Tak, nie Baltic Pipe, tylko Nord Stream 2, przepraszam, już nie pójdzie tak, jak oni sobie zaplanowali. Że trzeba jednak się postawić bardzo jasno po jednej ze stron. To miło, że wreszcie to zrobili. Nie pójdzie, bo naprawdę, ktoś go wybuchł. Tak, ale to miło, że wreszcie zrozumieli, w którym miejscu są. Polska miała zupełnie inną optykę na tę wojnę, ponieważ Polska jest następna. I Polska dostała informację na samym początku tej wojny, że NATO ma się wycofać do Niemiec i będziemy dyskutowali zupełnie inaczej. Więc była zapowiedź, że Polska jest następna. Ale chwileczkę, panie pośle. Ale chwileczkę, to rozwiniemy to. My? Skąd Polska informację dostała? Rząd polski dostał informację? Nie, jakie? Na początku były takie zapowiedzi, że NATO ma się wycofać do 97 roku. No takie były rzuty z propagandy rosyjskiej. Proponuję mniej słuchać tamtej propagandy. Więc w związku z tym, że my wiemy doskonale, że jesteśmy najbliżej, to nam najbardziej zależy. To my najbardziej się angażujemy. To my chcemy, żeby świat się jeszcze bardziej zaangażował. To jest oczywiste, ponieważ Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Belgowie nie czują zagrożenia. Pytam po pańskiej stronie sceny politycznej, też Konfederacji, z którą pan się właśnie w ostatnich dniach rozstał, słychać głosy zupełnie inne. Słychać głosy zupełnie inne, że źle się dzieje, że zadzieramy z Rosją i że Polska to Ukrainie pomaga. Nie wiem, jakie głosy idą Grzegorz z tamtej Braun, strony. No, tak. Słyszy pan dokładnie ten głos. No, ale pan wie, jakie rzeczy mówi. Ja od samego początku stałem po tej stronie, po której w tym momencie stoję i to, co mówię, mówiłem od samego początku. My powinniśmy robić wszystko, żeby pozostać bezpiecznymi i powinniśmy mieć do tego twardych partnerów właśnie w Unii Europejskiej oraz za oceanem. Problem polegał na tym, że Niemcy przez wiele miesięcy stali i obserwowali. Ale czy pana zdaniem ta zmiana jest trwała, jeżeli podczas spotkania Trójkąta Weimarskiego właśnie przy okazji konferencji w Monachium takie wypowiedzi Scholza i Macrona padają? Nie, no mam nadzieję. No nie wyobrażam sobie, żeby teraz jakkolwiek doszło do jakiejś zmiany tej wersji, ponieważ to jest ta zmiana, której można było oczekiwać i mam nadzieję, że ona będzie jeszcze twardsza. A to, że Niemcy się chwalą, że najwięcej pomagają Ukrainie, nie ma sensu tutaj się przerzucać tym, kto ile wysłał pieniędzy, kto co ale zrobił. Są znacznie bogatsze też. To są właśnie, to jest mocarstwo, które, to jest potęga i to jest zupełnie inna dyskusja. My przyjęliśmy miliony tutaj ludzi w pewnym momencie i się nimi opiekujemy. Ale dodajmy, że kraje Unii Europejskiej naprawdę, otworzyły swoje granice i imigranci z Ukrainy mogli też pojechać oczywiście. Do innych krajów. Dodajmy, że drodzy państwo, to pewnie jest jakiś sygnał, bo i prezydent Andrzej Duda i kanclerz Olaf Scholz po tych spotkaniach w Monachium mówią, że to będzie długa wojna i że ona się w najbliższym roku na pewno nie skończy pan Jan.